Widzowie, mimo deszczu wiszącego w powietrzu, zgromadzili się licznie, żeby obejrzeć kolejną premierę spektaklu w amfiteatrze. Tym razem było o Wałbrzychu i duchach. Wałbrzyszanie mogli zobaczyć ciekawe efekty specjalne. Podczas widowiska plenerowego wykorzystano multimedia na dużą skalę. Ja myślę, że cały spektakl Miasto Duchów jest dużym wydarzeniem w tym miejscu. Mamy mapping, który jest teraz obecnie szalony w całej Europie, na całym spektaklu zrobiony. Mamy duchy dolnośląskie, do tego oczywiście mamy wspaniałych aktorów, no i muzyka, no i co jeszcze? Teatr Ognia. Gwiazdą spektaklu była Davina Reeves. Zamieszkała pod Wałbrzychem zawodowa amerykańska aktorka i dawna Miss Nowego Jorku, która użyczyła swego amerykańskiego akcentu duchowi księżnej Daisy. I pierwsza ja myślałam, dlaczego ja jestem księżna Daisy, bo ja jestem czarna, widzisz, no. Ale ja rozumiem, jak ona czuje. Ona czuła, bo ona była taka w innym kraju i nowy kraju i ona w ogóle nie znała, o co chodzi, tak? I ja też, ja nie umiałam pierwsza języka, taki tradycje po Polsce i teraz ja nie wiem, ja czuję takie prawdziwe polscy ludzie, no. Davina Reeves przyjechała w okolice Wałbrzycha w listopadzie. Wyszła za mąż za Polaka, urodziła dziecko i jeszcze przez kilka miesięcy planuje u nas pozostać. Jak mówi, inaczej niż w przypadku Daisy, bardzo jej się w nowym miejscu podoba i czuje się szczęśliwa. W spektaklu wzięli też udział członkowie grupy tancerzy Ognia Gorgona, dbając o to, żeby była gorąca atmosfera. Zwykle chodzi o wykonywanie choreografii z jakimiś płonącymi przyrządami, czy to są kije, czy to są pojki, czy są wachlarze, czy to jest płonący nunchaku, czy są jakieś rzeczy bardziej takie podchodzące pod kuglarstwo, typu na przykład jakieś plucie ogniem, tego typu rzeczy tam robimy. Grupa wraz z innymi Wałbrzyszanami wzięła udział w castingu zorganizowanym przez Teatr Dramatyczny, aby zachęcić mieszkańców, którzy posiadają pewne umiejętności związane z teatrem ulicznym, do udziału w przedstawieniu. My tutaj bierzemy udział w takich teatralnych etiudach na początku, a potem bierzemy udział jako grupa tancerzy ognia i jesteśmy, powiedzmy, dopełniamy sceny z aktorami. Był casting wcześniej przed samym przedstawieniem robiony, jakieś tam, powiedzmy, ilość osób się zrzuciła na niego. No akurat no, nas wybrali jeszcze parę osób poza nami, poza naszą grupą. No i tak to się odbyło. No. Wybrali, zadzwonili, zgodziliśmy się, bierzemy udział. W związku ze spektaklem wyróżniono także za oryginalne kostiumy 12 uczestników poprzedzającej premierę Parady Duchów. Wygrała mumia stworzona przez Mateusza Antkiewicza, przedstawiciela grupy duchów zespołu szkół nr 5. Nagrodzono też dwoje uczniów szkół podstawowych i uczennice trzeciego LO, którzy wzięli udział w konkursie plastycznym na najbardziej atrakcyjny strój wałbrzyskiego ducha.